Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Rise of the Ronin i znajdujemy się obecnie przed studiem fotograficznym, bo okazuje się, że tutaj mamy spotkać poznanego ostatnio szoguna, czyli Yoshinobu Tokugawa, który czeka na nas właśnie w studiu fotograficznym. Zdaje się, że szuka kompetentnego samuraja, więc kolejna misja więzi przed nami. Z chęcią się jej podejmę. Także i z tego względu, żeby móc później spokojnie z szogunem rozmawiać, niezależnie od tej misji właśnie. Więc dowiedzmy się, czego potrzebuje. Do I know you? Don't tell me. No Ronin, from the Military Academy. No widzę, że jeszcze za dobrze nie rozpoznaje naszego bohatera. Co tu robisz? I'm rather fond of photographic devices. In fact, I come here quite often. At any rate, I have been looking for a capable fighter like you. Moreover, someone without ties to the shogunate. You see, it seems that some of my retainers have become involved in shady dealings with a merchant. It was I who disclosed the matter. The same thing happened in Yokohama, remember? I figured that there was something rotten in the state of Edo. At any rate, our friend here should be able to put your man in line. Which is why I'd like to procure some irrefutable evidence. With this camera. Got it? What a fine idea! Hey, you still have the camera I gave you? Korzystam z niego cały czas. Nie możesz wysłać jednego ze swoich podwładnych? Ciekawe, co powie na to. That would be the natural course of action, I'm told. But I have no intention of hiding behind my title or my castle walls. Besides, I try not to leave to others what I can do myself. Well, will you help me procure the evidence I need? I'm afraid that calling on a servant would only complicate matters sorely. No ciekawe, oczywiście podejmiemy się tego. Faktycznie coś podobnego robiliśmy wcześniej w Yokohamie. Good. We'll head out when the alleged deal is set to take place. Jest dobrze wiedzieć, że nawet takie wątki są w pewnym stopniu kontynuowane. Yoshinobu będzie nas prowadził, więc ruszajmy za nim. The shogunate is big and it's unwieldy. Even I cannot deal with corrupt officials as I please, and I'm the shogun. I hear the scoundrels have gone from merely taking bribes to selling arms to the highest bidder. Whoever that may be. That's why we need to secure proof. But to be clear, this is not an assassination. This is where the transaction will take place. Let's slip in undetected. No właśnie, dlatego tak ważne będzie zrobienie tego bez wykrycia. Ciekawe, na ile się nam to uda. Na razie nikogo nie widać, ale rozumiem, że mógłbym już tutaj się na przykład wdrapać. Tak patrzę, czy ktoś się nie zbliża. Trochę się tego obawiam, ale na razie jest chyba ok. Musimy dostać się na górę. Więc spokojnie zróbmy to. I będziemy mieli tutaj dobry widok na tę sytuację. Who are you? You hear that? I wonder what happened. Sprawdźmy. Ja tu nikogo nie widzę na razie. Ale weźmy aparat. Don't kill me! Masakra. Dear me. This is terrible. I can't ignore this. We must catch the killer. Czyli ruszamy. Now we fight. Looks like I missed a shot. I must be getting rusty. You see, I can't let you live. Szybko przeszliśmy od takiego jednego momentu
kiedy to musieliśmy działać po cichu, do chwili, gdy po prostu stajemy do otwartej walki, jeden na jednego. Skubany jest dość szybki. Myślałem, że to potrwa trochę dłużej, zanim ewentualnie dojdzie do jakiejkolwiek konfrontacji. Muszę sobie zmienić kurczę na przedmioty leczące w menu podręcznym. Okej. Znowu uniknęliśmy. Totalnie mi ten jego styl nie leży, szczerze mówiąc. Ciężko mi cokolwiek tutaj skontrować, jak na razie. Jest niesamowicie szybki, naprawdę. Kurde, jeszcze się przyciąga. Nie, od razu unik i lecimy dalej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, udało się. No i co teraz? Your Excellency! Are you hurt? You mustn't be so reckless! Your Excellency, is it? Seems we've hooked ourselves a big fish. No nie wierzę. How come you're here? Master Katsu had us follow you at a distance. If only we had not lost sight of you. Worry not. I'm much obliged. That Katsu. Always one step ahead. I suppose I owe you my thanks as well. Ale ten motyw, kurczę, ze zniknięciem naszego przeciwnika, no trochę jednak przesadzony. Kim on jest? Co na jego temat więcej powiesz, jeśli w ogóle cokolwiek wiesz? I'm afraid I have no idea. All I know is that he single-handedly disposed of my retainers. Get some ninja to look into that old man, will you? I'd prefer to have seen those criminals tried, but I suppose the result would have been the same. Sorry to have troubled you. Czyli musimy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń, niestety. Tak jak myślałem, jest drugi poziom więzi z Yoshinobu, więc będziemy mogli do niego powrócić. I w sumie to wiecie co, może tak też zróbmy. Udajmy się do Yoshinobu w tym momencie, moglibyśmy z nim pogadać, a przy okazji sprawdzimy, czy jest szansa na jeszcze jakieś kolejne rozmowy. Dzięki temu, że tutaj ukończyliśmy tę misję, no to przynajmniej nie ma żadnego ryzyka, że nagle dostaniemy kolejne zadanie, podchodząc do niego, więc przenieśmy się do Akademii Wojskowej. Możliwe, że będziemy w stanie też porozmawiać z mistrzem Kano, który nam wystąpił w ostatnich dwóch misjach, z poprzednich dwóch odcinków, bo tam już też niewiele brakuje do drugiego poziomu więzi. Możemy dać mu jakiś prezent. Od tego właśnie zacznijmy. Właśnie, bo mieliśmy tutaj te serduszka. I hope to return the favor someday. No i proszę bardzo. Please, ask away. Mamy drugi poziom, a więc co jeszcze trenujesz poza jiu-jitsu? I'm well versed in both staff and polearm techniques, and I've even studied a few of the western martial arts such as Greek wrestling and gloved boxing. There are many things we can learn from the West, and they from us. I've already managed to impress a few Westerners with my jiu-jitsu skills. If only we could learn to respect and encourage each other's strengths, how we'd benefit the nation as well as its people. Pardon me, you were asking about what other martial arts I practice, weren't you? In any case, I hope I've answered your question. No, z chęcią bym zobaczył, jak posługuje się właśnie jakąś bronią, a nie tylko jak walczy wręcz. Understood.
I believe that's all I have to say. Nie wiem tylko, czy będziemy mieli okazję, żeby to zobaczyć, ale teraz wracamy do Szoguna. Hey. Yes. Dajmy mu coś jeszcze. A, tylko że tutaj nie mieliśmy serduszka. Dobra, to na razie odpuśćmy. All right. Go ahead. Co planujesz dla szogunatu? First, I'd like to raise an army from all levels of society. And like they've done abroad. Naturally, this army would be trained along western lines. It would have a navy and an infantry armed with rifles. I'd also like to bring the shogunate more in line with Western forms of governance. Under a modern system, I would be president, and my elder officials, ministers. Of course, all of this will be necessary for us to catch up with the world. We may be called copycats, but we should pay that no mind. To widzę, że masz już konkretne plany na przyszłość. Very well then. Be on your way. No i w takim razie, jeśli chodzi o Akademię Wojskową, to na razie wszystko. Przeniosłem się jeszcze do Roberta Fortuna, bo tutaj niewiele brakuje do czwartego poziomu więzi. Ciekawe, czy to wystarczy. Zaraz zobaczymy. Może być problem. A jednak. Another time then. Mimo, że nie było serduszka, to jednak otrzymaliśmy ten czwarty poziom więzi. Punkt intelektu wpadł. No i jeśli chodzi o rozmowy z towarzyszami, to będzie w tym odcinku tyle. Stwierdziłem zatem, że pójdę sobie do Nihonbashi, gdzie zaczynaliśmy odcinek przy studiu fotograficznym i ukończymy już ten region w 100%, bo tak naprawdę zostały nam ostatnie kwestie do zaliczenia w tej okolicy. Mamy jednego kotka i dwie skrzynie ze skarbami. Zdobędziemy coś legendarnego zapewne niedługo. Tutaj jeszcze zgarnijmy jakieś pieniądze i tak czułem, że zostanę kurczę zaatakowany, bo nawet ten co przejeżdżał to chyba był jeden ze stróżów prawa, ale jeśli wystarczająco szybko odbiegnę, no to powinniśmy ich zgubić i wtedy będzie po kłopocie, bo z tego co już do tej pory zauważyłem, nawet walka z nimi niespecjalnie ma sens w takich sytuacjach, bo tak naprawdę oni mogą się pojawiać niemalże w nieskończoność, jeśli trafimy na taką sytuację, że ciągle gdzieś kolejnych będziemy spotykać. Dobra, tutaj jeśli się zaczaję, to powinni mnie zgubić. Więc chwileczkę zaczekajmy. Będziemy ruszać dalej. No zawsze tak jest, że jeśli skorzystamy z tej zdolności kieszonkowiec, ale nie ma w pobliżu strażnika, to ten wskaźnik, który się przed chwilką pojawił w prawym górnym rogu ekranu, napełni się bardzo nieznacznie, ale kiedy zrobimy to na oczach jakiegoś strażnika, no to oczywiście od razu ruszy za nami w pościg, więc to trzeba mieć cały czas na uwadze. Dobra, mamy tego kotka. No i teraz możemy zająć się dwoma pozostałymi skrzynkami ze skarbem. Więc tutaj znowu się przeniosę najpierw do studia fotograficznego. I stąd będziemy mieli też prostą drogę od razu do regionu Kanda, gdzie też tam jest jeszcze troszeczkę do zrobienia. To są właśnie te dzielnice tutaj w północnej części Edo. Więc też chciałem to w końcu ponadrabiać. Mamy przeciwników, więc szybko się z nimi chyba uporamy. Może zmieńmy styl, żeby nie było. Uwaga na tego z tyłu jeszcze. Kolejna zmiana stylu i działamy. To, że tego pilnujecie, niewiele zmienia tak naprawdę z mojej perspektywy. Po prostu trochę bardziej musimy się postarać, żeby dobrać się do zawartości tej skrzynki. Ale nawet i tutaj coś mamy. A jeśli chodzi o skrzynkę, to zapewne coś legendarnego tutaj znajdziemy. A, zwój intelektu. Ostatnio też trafialiśmy na te zwoje. I od razu możemy ruszać do kolejnej skrzyni. Trzymać się może będziemy tych dachów w miarę możliwości. Żeby być może polecieć nieco szybciej. Chociaż mam wrażenie, że pewnie gdybyśmy korzystali z konika, to by było nawet jeszcze dużo sprawniej. Ale dobra. W takim razie zlećmy.
I to jest też fajny motyw, że właśnie lecąc możemy od razu przywołać wierzchowca i prosto na niego zeskoczyć, by kontynuować naszą podróż. Dobra, tylko tak, tutaj muszę się dostać i to może być kolejne miejsce pilnowane, co? Coś tak mi się wydaje. Bo skoro mamy tutaj tyle tych budynków, chyba że tym razem... Tak, musimy się po prostu dostać do środka, czyli zapewne od góry. Oczywiście można otworzyć tylko z drugiej strony i okej. Już chyba wiadomo, jak się tam dostaniemy, chociaż z tego co widzę, tutaj jest jednak problem. Spróbujemy tak. I teraz dopiero możemy polecieć. Dobra, wystarczy. Na górze niczego nie ma do zdobycia. Oczywiście, że coś musiało być. I standardowo najpierw odblokujmy sobie przejście. I zobaczymy, jaki element wyposażenia tym razem nam się wylosuje. Naginata, ekscentrycznego samuraja. Mam wrażenie, że już z takowej korzystałem. Wiecie, taka, która miała dokładnie tą samą nazwę nawet. Tylko, że wtedy były to inne statystyki po prostu. To będzie ta, jak rozumiem. Mogę ją sobie wyposażyć. Może będzie okazja, żeby zawalczyć już niedługo. Tym bardziej, że właśnie tutaj już mamy region Kanda i porządek publiczny wraz z jakimś zbiegiem. Więc tutaj na pewno będzie trochę walki. Oczywiście fajnie by było ich też zaskoczyć jakoś z góry. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle to będzie możliwe. A, bo ja tutaj muszę chyba i tak po schodach się dostać. No dobra, czyli za bardzo ich nie zaskoczymy, tak jak chciałem. Chociaż, patrzcie, tu jest opcja, żeby się dostać. Mamy dwóch groźnych przeciwników, w tym właśnie jednego zbiega. Więc okej, już widać jak to wygląda. Dwóch gości obok siebie. A, i tam jeszcze. Nie zwróciłem uwagi. Teraz już troszkę za późno. Nie jesteśmy w stanie gościa już zaskoczyć. Ale dobra, mamy Naginatę. Więc działajmy. No, chciałem jeszcze skontrować, ale już nie zdążyłem. Dobra, po kłopocie. I pytanie. Tutaj może zwołamy tego Ronina. Poprosimy go o pomoc. No i działajmy. Dobra, dobra, na razie na tyły przejdziemy i zmieniamy styl. O, to jest ciekawy atak. Szkoda, że jeszcze nie dobiłem, bo mógłbym wtedy już całkowicie usunąć ten pasek wytrzymałości temu przeciwnikowi. Tam widzę, że ten Ronin sobie walczy cały czas z tym drugim gościem. To dobrze, bo dzięki temu przynajmniej odwraca uwagę. A ja mogę się skupić na pokonaniu tego tutaj. Chociaż trochę to trwa, bo pewnie jednak ta Naginata nie ma aż takich obrażeń, jak wcześniejsza moja broń. Dobra, wreszcie załatwiony. Teraz ty. Tylko tu już potrzebujemy innego stylu. Dobra. Jeszcze raz. No i okej, chyba tylko ten zbieg mi pozostał w takim razie. Mamy go tutaj z tej strony. Ciekawe, czy tędy go zaskoczymy? Aj, kurczę, jeśli to on... Zobaczy mnie pierwszy. No niestety, już mało brakowało, żeby go rzeczywiście zaskoczyć, ale się nie udało. Dobra. O, widzę, że ta Naginata nie jest najlepszym pomysłem na niego. Tutaj. Przechodzimy na katanę w takim razie. Dobra, podleczymy się. No, spokojnie, spokojnie. On też, kurczę, z tego korzysta. Też ma chyba Naginatę, prawda? Więc od razu większy zasięg jego ciosów i to było problematyczne trochę.
Dobra, jak to tutaj wygląda? Podejdziemy do pieska oczywiście, zgarniemy dodatkowe srebrne monety. No sporo ich już teraz znowu mam. Będę mógł niedługo pewnie jakieś zakupy zrobić. No i jeśli chodzi o region Kanda, wygląda to w ten sposób. Kurczę, może byśmy zajęli się tym punktem orientacyjnym. Musiałbym udać się z tej strony na przykład. Nie wiem, czy nie będę musiał wejść jakoś za mury. Chyba tak. Tędy raczej się nie uda. Widać, tam było też jakiś chram. No ale co, to tylko mógłbym zeskoczyć z góry, jak była tam ta wyrwa. My musimy raczej tutaj skorzystać. Pewnie z tych schodów. Chram Kanda Myojin, jakkolwiek się to czyta. No i a propos chramu, to tutaj z punktem umiejętności też będzie jeden. Tylko nie wiem, czy tak normalnie się tutaj dostaniemy. A nie, z tej strony bez problemu. Myślałem, że będę musiał pokombinować, jak tam wskoczyć z góry. Ale nie zauważyłem początkowo tego wejścia. Powinienem też punkty karmy wydać przy sztandarze. No i dzięki temu, że trzeci poziom osiągnąłem, to teraz patrzcie, pojawiły się kolejne znajdźki, między innymi skrzynia ze skarbem. Świetnie się składa, że akurat tutaj. Bo równie dobrze, kurczę, mogliśmy to miejsce totalnie opuścić i później szukać na nowo. A tak to proszę, od razu się tym zajmiemy. Też na pewno zamknięte, bo już tutaj widziałem z tej strony, że jest wejście. Tylko czy tutaj doskoczę? Doskoczę. Bez większych problemów nawet. Znowu jakieś przedmioty na górze, a na dole sama skrzynka. To trochę nam tych przedmiotów dzisiaj wpadnie, dzięki temu, że się tymi aktywnościami tutaj zajmujemy. Okej, mamy katanę. Może będzie okazja, żeby sobie od razu zmienić. To jest ta, lewiatana, ale mam jeszcze Uchigatana Białej Brygady, więc weźmiemy sobie ją. I tutaj na przykład mamy też kotka. Też się zalicza do tego regionu, drugi akurat, z dwóch. Więc dobra, którędy się udać, żeby tam przejść? Mamy tutaj wszędzie te mury, więc nie wiem. Ale akurat stąd dam radę przeskoczyć, bez większych problemów. Dalej sobie po prostu polecimy. Przynajmniej zbliżając się na tyle, na ile jest to tylko możliwe. I znowu właśnie ten patent z tym, żeby od razu zeskoczyć na naszego wierzchowca. Dobra, pytanie, czy tutaj tak mogę sobie beztrosko biegać. Sprawdźmy. Chyba tak. No i pozostałe rzeczy to tak naprawdę chyba głównie te treningi, ale nie tylko widzę. Ale mamy też tutaj zdjęcie do zrobienia. Szept rzeki Kanda. Stań na brzegu rzeki i zrób zdjęcie niewielkiego potoku. Możemy właśnie stąd się tam wybrać. Zostawiamy kwestię przypadkowego spotkania. Jak zwykle na to, żeby to robić poza nagraniem. Ale już w ogóle niewiele tych przypadkowych spotkań mi zostało, żeby zdobyć trofeum, zdaje się. Samo osiągnięcie już chciałbym zdobyć na pewno na nagraniu, w miarę możliwości. I dobra, czy to będzie odpowiednie miejsce, żeby to zdjęcie zrobić? Okej. Czyli faktycznie się udało, mamy to. Tymczasem przeniosłem się już do Akademii Wojskowej, żeby stąd od razu zabrać się za dwie pozostałe skrzynki. Mogę je sobie tutaj od razu oznaczyć. I później nam tylko właśnie zostanie jedynie ta minigierka związana z łucznictwem konnym i z treningiem strzeleckim. Ale to już myślę sobie zostawimy po prostu na inny odcinek. Tutaj znowu będę zmuszony, żeby znaleźć alternatywną drogę do środka budynku, ale widzę, że też i w tym przypadku nie było z tym żadnego problemu. W
tym momencie, szczerze mówiąc, moje tempo zyskiwania kolejnych 100% w kolejnych regionach jest na tyle wysokie, że pewnie nawet wcześniej uda się wszystkie regiony w 100% ukończyć, niż żebyśmy wykonali wszystkie dostępne zadania tutaj w Edo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jak sobie właśnie patrzyłem wcześniej na to, jak to tutaj wygląda, to trochę by się to tak prezentowało, że będziemy wykonywać te aktywności w miarę możliwości przy okazji, kiedy też robimy różne misje więzi i zadania poboczne, ale tych zadań rzeczywiście jest jeszcze trochę, w ogóle tym więcej, jeśli jeszcze doliczymy do tego również te zadania związane ze zdjęciami. Nie zapominajmy też o takich aktywnościach jak walki w dojo na przykład, które też mnie czekają, a no, które są chyba w tej grze najbardziej wymagające, jeśli chcemy zaliczyć to na najwyższą możliwą ocenę. Takie mam wrażenie, chociaż to też zależało od walki, bo pamiętam jak się kurczę z jedną przecież walką męczyłem, że musiałem wiele powtórzeń zastosować, aż się w końcu nauczyłem kontrować te ciosy. A później inne jakieś walki już takich problemów nie sprawiły. Dobra, tutaj przerażenie będzie na tyle duże, że dwóch gości naraz załatwiliśmy i możemy dobrać się do zawartości tej skrzyni. Kolejny zwój zręczności mamy, spoko. I tutaj rzeczywiście to tak wygląda, że tylko to łucznictwo konne i trening strzelecki, to nam wyłącznie w regionie Kanda pozostało. Jest jeszcze właśnie parę tych miejsc, które pozostają do przejścia w 100%, ale będziemy sukcesywnie to wszystko zaliczać na bieżąco. Póki co nadrobimy wpisy w encyklopedii, między innymi na temat postaci, to tak przy okazji ukończonej misji więzi na pewno. Tylko gdzie my tutaj mamy tego... A, to jednak chodzi o Roberta Fortuna, czyli dzięki temu, że czwarty poziom więzi osiągnęliśmy, to mamy ten nowy wpis, ale oprócz tego obszary, no bo mieliśmy przecież tutaj ten punkt orientacyjny, Hram Kanda, no i poza tym jeszcze można by było nadrobić sporo rzeczy tutaj z wyposażenia, bo dostałem trochę tych legendarnych przedmiotów. Tutaj na przykład mamy pierwszorzędny bagnet, ale... A, nawet najlepszy z dotychczasowych, spoko. Pozostałe kwestie, dobra, tutaj możemy zostawić. Broń dodatkowa jeszcze. Też nie widzę w tym przypadku. A nie, jednak mamy jakieś nowe karabiny. A to spoko, będę mógł wymienić w takim razie. Zamiast tego oczywiście, karabin ochroniarza. No i strój w tym przypadku. To jest cały czas najlepsze, co mam. Splecione rękawice, faktycznie tam mi wcześniej wpadły legendarne. I do tego buty, skarpety ukrytego ostrza. W ramach zestawu spokojny samuraj. Dobra, to myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam w takim razie. Mając nadzieję, że odcinek wam się podobał, kolejna misja więzi za nami i w następnym materiale pewnie podejmiemy się jeszcze jednej, przy okazji zaliczając więcej aktywności w jakichś innych regionach. Póki co to tyle, cześć!